Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie z katedry pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Za chwilę w progi katedry wejdzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda razem z małżonką. Jesteśmy już po jego zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym. A za chwilę w tej świątyni modlitwa za naszą ojczyznę i o błogosławieństwo na czas prezydentury, na czas służby prezydenta narodowi. Drodzy Państwo, Eucharystii będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznańskiego, a homilię wygłosi Słowo Boże do nas zgromadzonych, ale też do tych wszystkich, którym towarzyszy Telewizja Trwam i Radio Maryja, Słowo Boże, prymas Polski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Drodzy Państwo, w tym miejscu wiele lat temu, w 1991 roku, ojciec święty Jan Paweł II mówił: w tym świętojańskim sanktuarium stolicy, które przed dwoma wiekami słyszało Te Deum naszych przodków w dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja, stajemy dziś. Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej. I o to modlimy się, o to byśmy potrafili tym wartościom służyć. Modlimy się za naszą ojczyznę, modlimy się za prezydenta Andrzeja Dudę. Dziś pełni dumy jesteśmy i radości. Niech ta modlitwa zaniesie się przed Boży tron, niech Matka Najświętsza, która też tutaj króluje, Matka Boża Częstochowska, opiekuje się naszą ojczyzną i nowym prezydentem. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Drodzy Państwo, wszyscy wyczekujemy na przybycie prezydenta RP pana Andrzeja Dudy z małżonką do kościoła, do archikatedry świętego Jana Chrzciciela. Wejście ma nastąpić od ulicy Jezuickiej. Tam powita w drzwiach archikatedry pana prezydenta ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii katedralnej. I po tym powitaniu, po wejściu usłyszymy w wykonaniu chóru Gaudem Mater Polonia. Msza święta w intencji ojczyzny i inaugurującego swą służbę prezydenta RP pana Andrzeja Dudy. Nam katedra świętego Jana Chrzciciela kojarzy się właśnie z modlitwą za ojczyznę, z modlitwą za tych, którzy zginęli 5 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Wtedy zginął prezydent Lech Kaczyński i za niego każdego miesiąca modlimy się. Dziś w parlamencie, gdy miało miejsce zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym, pan prezydent Andrzej Duda wspominał pana profesora Lecha Kaczyńskiego, że to przy nim uczył się tego, czym jest miłość do ojczyzny, patrząc na jego pracę, na jego posługę. Drodzy Państwo, w tej katedrze są szczątki wielkich Polaków. Myślimy chociażby o słudze Bożym, księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim, to prymas tysiąclecia, to ten, który uczył nas miłości. Tablica na froncie świątyni przypomina: Jan Paweł II, papież Polak, z tej katedry rozpoczął pielgrzymkę po ziemi ojczystej 2 czerwca 1979 roku. Przemawiał wówczas kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Mówił: wita Ciebie, Ojcze Święty, Katedra Świętojańska, młodsza siostra królewskich katedr w Gnieźnie i na Wawelu. Prymas tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku. Podczas kolejnych pielgrzymek papież Jan Paweł II klękał przy jego grobowcu. Tak jak powiedział w homilii: przybywam także, aby przyklęknąć u grobu zmarłego prymasa tysiąclecia, na którego wielu rodaków przychodzić się modli. Jest to z pewnością bardzo często modlitwa za ojczyznę.
Tak to się stanie, bo w protokole jest nawet miejsce zaznaczone, że pan prezydent wejdzie po mszy świętej razem z małżonką i z metropolitą warszawskim do tych szczególnych miejsc. W podziemiach Arkikatedry Świętego Jana znajduje się krypta poświęcona prezydentom II Rzeczypospolitej. Pośrodku nagrobek prezydenta Gabriela Narutowicza. Po obu stronach jego sarkofagu znajdują się tablice ku czci pozostałych Stanisława Wojciechowskiego, pochowanego na Starych Powązkach, i Ignacego Mościckiego. Właściwy nagrobek prezydenta Mościckiego, który w testamencie zastrzegł, że jego szczątki wolno przewieźć wyłącznie do wolnej Polski, znajduje się w kolejnej krypcie. I tam też będzie miało miejsce złożenie wiązki kwiatów przez prezydenta Andrzeja Dudy na grobie Ignacego Mościckiego i na grobie Ignacego Jana Paderewskiego. Złożenie kwiatów też i chwila modlitwy, bo pan prezydent razem z metropolitą warszawskim powróci z krypty i przejdzie nawą główną do kaplicy z sarkofagiem prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego. W tej katedrze też bardzo często wielu modli się o to, by kardynał Stefan Wyszyński, który ukazywał całą swoją postawą wielką miłość do ojczyzny, był ogłoszony błogosławionym, mamy nadzieję, świętym. Dziś jest sługą Bożym i modlimy się o wyniesienie go do chwały ołtarzy. Ta katedra pamięta też, bo jesteśmy w okresie, kiedy wspominamy, przeżywamy 71. rocznicę Powstania Warszawskiego. To ta katedra podczas Powstania Warszawskiego była terenem walki. Wojska powstańcze walczyły tutaj w obronie niemal każdego metra posadzki. Niemcy zdołali wprowadzić do archikatedry czołg naładowany materiałami wybuchowymi. Wybuch zniszczył ogromną część tej budowli, ale po upadku Powstania Warszawskiego ta świątynia była odbudowana. Widzimy teraz, pan prezydent z małżonką już weszli do prezbiterium katedry Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. Słyszymy oklaski zebranych kapłanów i tych wszystkich wiernych, którzy przybyli na tę uroczystość, by modlić się za ojczyznę i w jego intencji, w intencji tej prezydentury, która dziś się rozpoczęła. Ksiądz prałat Bogdan Bartołd wskazuje miejsca, które są przewidziane dla małżonki pana prezydenta i samego prezydenta. Jesteśmy przygotowani, drodzy Państwo, do wspólnej modlitwy. Słyszymy, rozbrzmiewa się gong. Niech to będzie gorąca modlitwa do Boga.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Z Archikatedry Warszawskiej, z tak szczególnego miejsca dla dziejów naszej Ojczyzny, ku któremu kierują się dzisiaj serca i myśli naszych rodaków z kraju i z zagranicy, pragnę na początku tej Eucharystii skierować słowa serdecznego powitania i pozdrowienia do wszystkich tutaj obecnych oraz do każdego, kto uczestniczy w tej liturgii za pośrednictwem mediów. Witam najpierw z należnym szacunkiem pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam. Witam szanownych marszałków Sejmu i Senatu, panią prezes Rady Ministrów, szanownych posłów i senatorów. Witam jego eminencję księdza kardynała, nuncjusza apostolskiego, księży arcybiskupów i biskupów, przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych i innych religii, wszystkich obecnych tutaj kapłanów, osoby życia konsekrowanego, każdego z osobna z obecnych tutaj wiernych. Dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego oczom naszej duszy ukazuje się Jezus, który bierze ze sobą trzech uczniów na górę wysoką, aby ukazać im swoją boską chwałę. Pragnie on, by blask tej chwały rozświetlił ich serca wtedy, kiedy on sam będzie przechodził przez gęste ciemności męki i śmierci krzyżowej. Aby osiągnąć ten cel, Jezus posługuje się metamorfozą. Używa wydarzenia, któremu towarzyszy światło i dźwięk. Najpierw Jezus, którego postać, czyli morfe, została zmieniona, promieniuje światłem. To jakby ukryte bóstwo przebijające się przez ściany ciała rozbłysło blaskiem chwały Boga samego. Apokalipsa powie, głowa jego i włosy białe, jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Następnie uczniowie usłyszą dźwięk głosu Ojca Niebieskiego docierający do ich serc, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Ten Boży głos obwołuje Jezusa nowym Mojżeszem, najwyższym autorytetem wiary, którego będą słuchać ludzie wiary wszystkich czasów i wieczności. Odtąd Pan Bóg będzie zwracał się do nas w sposób definitywny przez Jezusa, któremu powierzył władzę królewską, któremu służą, dobrze lub źle, wszystkie narody, ludy i języki, którego panowanie jest wiecznym panowaniem, którego królestwo nie ulegnie zagładzie. Po to, by być w stanie przyjąć otwartym sercem kochające władanie Boga w naszym życiu, potrzeba także naszej osobistej metamorfozy, osobistej przemiany każdego z nas, abyśmy z pomocą Ducha Pańskiego mogli odmienić się tak w sensie indywidualnym, jak i społecznym. Abyśmy mogli poznać, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W ten nieustający bieg dziejów zbawienia, nad którymi władzę sprawuje Chrystus, wpisuje się także historia naszej Ojczyzny i nasze osobiste dzieje. Wpisuje się w nie również kolejne zaprzysiężenie i rozpoczęcie służby przez nowego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W takiej chwili przychodzą samoistnie na myśl zalecenia apostoła Pawła. Zalecam przede wszystkim, uczy święty Paweł, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienie odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zgodnie więc z zaleceniem apostoła kierujemy teraz nasze myśli ku Bogu, prosząc Go o wszelkie błogosławieństwo dla Pana Prezydenta, a razem z Nim o wszystkie konieczne dary Ducha Świętego, aby mógł On jak najowocniej w obszarze swoich specyficznych zadań angażować się ze wszystkich sił w poszukiwanie i urzeczywistnienie tego, co służy dobremu funkcjonowaniu całej wspólnoty obywatelskiej naszej Ojczyzny, abyśmy mogli żyć w szczęściu i pokoju dla Boga i Ojczyzny. W szczególności upraszajmy dla Niego ducha miłości Ojczyzny i ducha pokory. Najpierw ducha miłości, którym kierowany Jezus przygotował swoich uczniów na Górze Przemienienia do zrozumienia tego, że miłość do swojego ludu domaga się wydania samego siebie za lud. Rządzący winien przede wszystkim kochać swój lud. Rządzący, który nie miłuje swojego narodu, nie może nim dobrze rządzić. Następnie błagajmy o ducha pokory. W Jezusie Pan Bóg uniżył samego siebie, przyjmując postać człowieka, a dalej także stając się posłusznym, aż do śmierci. Rządzący chrześcijanin winien być również człowiekiem pokornym. Obie cnoty rządzącego, umiłowanie ludu i pokora są nam bardzo potrzebne. Każdy człowiek, który podejmuje się sprawowania władzy, winien postawić sobie te dwa pytania. Czy kocham swój lud, aby mu jak najlepiej służyć? Czy jestem na tyle pokorny, aby wysłuchać opinii innych i wybrać dla niego najlepszą drogę? Panie Prezydencie, modlimy się dzisiaj także o to, abyś przy podejmowaniu decyzji patrzył w przyszłość, kierując się radą, która jest zgodna z tradycją przodków i naturą Rzeczpospolitej. Każdy naród ma bowiem inny charakter i inne kształtowały go i kształtują okoliczności. Działając zgodnie z jego naturą, przyczyni się do uzdrowienia ojczyzny. Działając zaś wbrew jego naturze, niechybnie ją osłabisz. Bądź też w pełni przekonany o tym, że kiedy Kościół w czasie Twojego urzędowania zabierze głos w sprawach związanych z życiem społecznym i politycznym, to nie w tym celu, by sprawować władzę polityczną albo odbierać komukolwiek prawa do wolności opinii w konkretnych sprawach. Kościół pragnie tylko kształtować i oświecać sumienia wiernych, a zwłaszcza tych, którzy poświęcają się działalności politycznej, by ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka i dobra wspólnego. Przez swoje nauczanie społeczne Kościół nie pragnie uczestniczyć w rządzeniu Polską. Niewątpliwie natomiast nakłada na wiernych moralny obowiązek wierności przekonaniu. Obowiązek wpisany w ich sumienie, który jest jedno i niepodzielny. Nie zapominajmy wreszcie i o tym, że początek jest w naszych rękach, ale koniec jest w rękach boskich. Dlatego każdy rządzący winien zakładać, że kiedyś będzie musiał oddać urząd swojemu następcy. Niech więc zawczasu zabiega o to, aby zapewnić sobie miejsce w niebie i w dobrej pamięci przyszłych pokoleń. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się i wymagam Ciebie, siostry, że praca skończy się, abyś chciał małą przyjęcie i zmianie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagam Najświętszą Marię za przeciwnicę, wszystkie anioły święte i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojcu i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła, najmilsi. Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy,
gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, proroczką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże. Króluje nad ziemią. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Pan króluje, wesel się ziemią. Radujcie się liczne wyspy. Obłoki, ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów. Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu. W święto przemienienia Pańskiego jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby duchowo towarzyszyć Jezusowi oraz 3 Jego uczniom na górze przemienienia. Ale w to kościelne święto dzisiejsze zostaliśmy również zaproszeni, aby teraz przez wspólną modlitwę towarzyszyć także Panu Prezydentowi, oficjalnie obejmującemu dziś swój urząd. Zatrzymując się więc duchowo na górze przemienienia, prowadzeni przez usłyszaną przed chwilą Ewangelię, pragniemy, jak nas zachęcał papież Franciszek, przyjąć przesłanie Jezusa Chrystusa i przełożyć je na nasze życie. A czynimy to po to, mamy to po to uczynić, wyjaśniał, byśmy także my mogli zostać przemienieni przez miłość. Miłość bowiem przemienia wszystko. Czy w to wierzycie? Pytał głosem zatroskanego pasterza. Czy wierzymy?
Czy mamy jeszcze siłę zawierzyć miłości? Czy chcemy ją zobaczyć, zrozumieć? Czy za świętym Janem Pawłem II możemy jeszcze powtórzyć i zgodnie przyjąć, że człowiek, każdy człowiek, pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeżeli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dobrze wiemy, że nie chodzi tutaj wcale jedynie o jakieś wzniosłe uczucia, o sentyment czy lepszy nastrój, o emocje, które przecież przychodzą i odchodzą, aż nadto dobrze to wiemy. Chodzi o coś bardziej zasadniczego dla naszego życia, o coś bardziej podstawowego, fundamentalnego, coś, co, jak nam tłumaczył papież Benedykt w swej encyklice o miłości, angażuje wszystkie możliwości człowieka, co też w ciągu jego życia zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. A cytując wtedy starożytnych, Ojciec Święty dodawał, że treść miłości ostatecznie wyraża idem velle, atque idem nolle. To znaczy chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać, a przez to być podobny jeden do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli. Umiłowani siostry i bracia, idąc za Jezusem, uczniowie doświadczyli, że ta mądra, starożytna zasada nie jest wcale tak prosta i łatwa, by konkretnie wcielać ją w życie. Im także potrzeba było czasu, aby to, czego ich uczył Jezus, na co im wskazywał, potrafili przełożyć teraz na własne życie, aby bez zastrzeżeń wszystko to przyjąć. Oprócz słów zachęty i własnego przykładu, oprócz wskazań i wyjaśnień, oprócz cudów i znaków, których przecież byli uczestnikami, naocznymi świadkami, potrzebowali jeszcze, mówiąc językiem Jana Pawła II, potrzebowali spotkania z miłością. I to właśnie takiego spotkania, które przemienia, które przewraca dotychczasowe schematy, które serce uwalnia od lęku, które odrywa od zapatrzenia w siebie, które sprawia, że może narodzić się wspólnota losu i przeznaczenia aż do końca, aż do przyjęcia logiki jego tajemnicy paschalnej, to znaczy, tłumaczy nam papież Franciszek, do wyruszenia z nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar dla innych. I znając dobrze Ewangelię, my już wiemy, że na tej drodze uczniowie Jezusa spotkają krzyż, będą próby i niepowodzenia, będzie zdrada Judasza i zaparcie się Piotra, ale będzie i pod krzyżem wierność Maryi i Jana, umiłowanego ucznia, zaskoczenie Marii Magdaleny w wielkanocny poranek i spotkanie zmartwychwstałego z uczniami idącymi do Emaus, kiedy go poznali po łamaniu chleba, a potem wszystkie inne spotkania ze zmartwychwstałym i dar Ducha Świętego, by byli jego świadkami, i wyznanie apostoła Pawła, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i pogan, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. W tle tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich późniejszych historii, życia i losu uczniów Jezusa, pozostanie na zawsze góra przemienienia. Pozostanie jej blask. Człowieczeństwo przejrzyste dla chwały Boga, który jest miłością. I ten głos, głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.
Słuchajcie Jezusa, nawet jak czytamy w zakończeniu fragmentu dzisiejszej Ewangelii, gdy dalej zastanawiać się między sobą i rozprawiać będziecie. Piotra, Jakuba i Jana przemieniło już jednak to spotkanie na górze. Przemieniła ich miłość, choć nie uwolniła od późniejszych zmagań. Nie oszczędziła przecież trudnych doświadczeń. Nie odebrała odpowiedzialności za podejmowane w życiu decyzje i wybory. Ale to spotkanie pozwoliło jednak zejść z góry i wyruszyć z nim w dalszą drogę, czyniąc ze swego życia dar dla innych. Moi drodzy, są zatem spotkania, które mają moc przemiany. Są wyzwania, które sprawiają, że szukamy oparcia, żeby im sprostać. Są zadania, którym poświęcając nasze życie, odpowiadamy na wezwanie, by czynić z życia dar dla innych. Niewątpliwie do takich, do jednych z najważniejszych, do najistotniejszych należy służba dobru wspólnemu. W swej encyklice Laudato Si papież Franciszek nazwał ją nawet doskonałą formą miłości. Nie ogranicza się bowiem tylko do tego, co moje, co własne, ale potrafi w rozumny i uporządkowany sposób chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać. Dlatego papież zachęca, a wręcz prosi nas, abyśmy ponownie odczuli, że potrzebujemy siebie nawzajem, że przecież jesteśmy odpowiedzialni za innych, za świat, że warto być człowiekiem dobrym i uczciwym. Co więcej, wskazuje jeszcze, że kiedy ktoś poznaje wezwanie Boga do uczestnictwa wraz z innymi w tych społecznych działaniach, powinien pamiętać, że jest to część jego duchowości oraz że właśnie w ten sposób dojrzewa i uświęca się. Żeby jednak troska o dobro wspólne była drogą dojrzewania i wzrostu, drogą, na której człowiek wierzący uświęca się, musi w praktyce zakładać poszanowanie osoby ludzkiej jako takiej, mówi papież, z jej podstawowymi i niezbywalnymi prawami, ukierunkowanymi na jej integralny, a więc całościowy rozwój. Bo zawsze chodzi, jak nas uczył święty Jan Paweł II, o każdego i o całego człowieka. Chodzi o rozwój człowieka i społeczeństwa, który zachowuje szacunek dla osoby ludzkiej we wszystkich wymiarach i służy jej rozwojowi. Oprócz szacunku dla osoby ludzkiej, troska o dobro wspólne domaga się również szczególnej troski o rodzinę. Tylko w ten sposób można przecież patrzeć z nadzieją w przyszłość. Bo każda rodzina, to od papieża Franciszka jeszcze, jest komórką społeczeństwa, ale rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną. Inwestowanie w nią jest w pełni korzystne dla państwa. I wreszcie troska o dobro wspólne domaga się pokoju społecznego, a mianowicie poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Nie wolno ich bezmyślnie narażać przez nieprzemyślane działania, a zwłaszcza przez uleganie pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa. Trzeba natomiast odważnie ich strzec i bronić, starając się o to, aby wykluczać to wszystko, co może powodować społeczne frustracje i rodzić przemoc. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Jesteśmy odpowiedzialni za ojczyznę naszą, odpowiedzialni za nasz wspólny, ojczysty dom. A w niej każda i każdy z nas, wezwani na miarę swego powołania i swego miejsca w społeczeństwie do obrony, do promowania dobra wspólnego, do pomnażania go, do troski o nie we wszystkich wymiarach i w odniesieniu do każdego. Umiłowani, przed chwilą w naszym parlamencie nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za którego w tej Eucharystii szczególnie się modlimy,
składając wobec Zgromadzenia Narodowego uroczystą przysięgę, zobowiązał się do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji, do niezłomnej obrony godności narodu, do troski o niepodległość i bezpieczeństwo państwa, a także do tego, że dobro ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Wypełnienie tych zobowiązań staje się dla pana, szanowny panie prezydencie, praktycznym wyrazem troski o dobro wspólne, a przez to, jak mówił papież Franciszek, doskonałą formą miłości. W świetle tego, co pokazuje nam dziś tajemnica z góry Tabor, warto jeszcze raz za papieżem Franciszkiem powtórzyć, że w istocie miłość potrafi przemienić wszystko. Miłość przemienia wszystko. Przemienia bowiem nie tylko oblicza, ale nade wszystko serca zapatrzonych w Jezusa uczniów. Miłość czyni ich odważnymi i gotowymi do ofiarowania własnego życia. To miłość sprawia, że pójdą za Nim Jego drogą. Drogą, jak powie papież Franciszek, która zawsze prowadzi do szczęścia. Spotkają na niej z pewnością krzyż. Nie jeden krzyż. Będą próby, pojawią się wyzwania, może nawet ponad ludzkie siły. Będą nadzieje i oczekiwania. Będą również trudne decyzje i wybory. Ale będzie zawsze i On, vera ikona, prawdziwe oblicze, boskie światło ze światłości, ze swoją łaską, ze swoim błogosławieństwem, ze swoim miłosierdziem. Amen. Módlmy się za Kościół Święty, aby Chrystus, który jest światłością narodów, głosił wszystkim ludom ziemi, aby wszystkie Jego dzieci postępowały jak dzieci światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby w dzisiejszym świecie dochowała wierności Bogu i mocna duchem mądrze rozwiązywała stojące przed nią problemy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę, aby Bóg wspierał go swoją łaską w pełnieniu tego wielkiego urzędu, w staraniu o dobro Polski i w trosce o wszystkich jej obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, za poległych w wojnach i powstaniach, pomordowanych w obozach i więzieniach, zmarłych w latach powojennych walk i represji. Niech dobry Bóg przyjmie wszystkich do swej wiecznej światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozproszonych po całym świecie, aby Matka Boża, Królowa Polski, zawsze i wszędzie otaczała ich swoją opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych w warszawskiej katedrze i złączonych z nami w tej wspólnej modlitwie, aby Chrystus napełniał nas swoim pokojem, oddalał od nas zwątpienie, umacniał w podejmowaniu zadań życia. Ciebie prosimy. Wejrzyj, wieczny Boże, na nas wołających do Ciebie,
Ojczyźnie naszej daj swój pokój, nowego jej prezydenta otaczaj opieką, wspieraj chorych, cierpiących i zagubionych. Wszystkich napełniaj wiarą, nadzieją i miłością. Wysłuchaj nasze błagania za przyczyną Maryi Królowej Polski, świętych Wojciecha, Stanisława i Jana Pawła II oraz wszystkich naszych patronów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystkie są za Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy dzień, którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawę dróg Twoich wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, ze wszystkimi biskupami tu obecnymi oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także zmarłych braci, którzy zaznali w nadziei zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy żyli w Twojej łasce, odeszli ze wszelki. Do wszystkiego dobrodania Twojej świętości. Prosimy Cię, uczynij się na nami wszystkimi i daj nam życie w życiu wiecznym, ze świętą Bogicą w Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobają się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daj. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Komunia Święta będzie udzielana w katedrze w nawie głównej i w nawach bocznych, przed katedrą, a także na placu zamkowym. Drodzy Państwo, w katedrze Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie trwa msza święta w intencji Ojczyzny i prezydenta RP Andrzeja Dudy. Teraz czas, kiedy chcemy otworzyć serce przed tym, który przychodzi z miłością przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Chcemy, może szczególnie ci, którzy łączą się duchowo przez transmisję na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, chcemy tą duchową komunię ofiarować za naszą Ojczyznę, za prezydenta, aby jego serce też było otwarte na łaskę Bożą, by pragnął realizować to, czego się zobowiązywał, na co dzisiaj przysięgał, by to błogosławieństwo wydawało też owoce w życiu naszej Ojczyzny. Módlmy się o to gorąco, otwierając nasze serce na przychodzącego Zbawiciela.
Panie Jezu, Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o Tobie nie zapominał. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej pomocy. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie mogę popaść w zniechęcenie. Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu, Twojej miłości. Spraw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie moje siły i jedyną radością mego serca. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Za chwilę księża biskupi i kapłani udzielą nam Bożego błogosławieństwa. Po błogosławieństwie odśpiewamy wspólnie hymn Boże Coś Polskę. I potem Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej z małżonką przejdzie do podziemi naszej archikatedry, gdzie odda hołd i złoży wiązanki kwiatów na grobach prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Ignacego Paderewskiego, prezydenta Gabriela Narutowicza, pod tablicą upamiętniającą prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i na grobie prymasa Polski Józefa kardynała Glempa. Następnie w nawie bocznej naszego kościoła zostaną złożone kwiaty przez pana prezydenta na grobie sługi Bożego prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz sługi Bożego kardynała Augusta
Chlonda. Bardzo proszę wszystkich wiernych w katedrze, żeby przez ten czas pozostali na swoich miejscach, aż do wyjścia pary prezydenckiej z archikatedry. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Drodzy Państwo, tak jak ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz katedry, wspominał pan prezydent razem z małżonką, towarzyszy im metropolita warszawski, jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Wchodzą do krypty byłych prezydentów. Jest to też w asyście wojskowej. Jak wspominałem, przed Eucharystią w podziemiach archikatedry świętego Jana znajduje się krypta poświęcona prezydentom II Rzeczpospolitej. Pośrodku nagrobek prezydenta Gabriela Narutowicza. Po obu stronach jego sarkowagu znajdują się tablice ku czci pozostałych: Stanisława Wojciechowskiego, pochowanego na Starych Powązkach, i Ignacego Mościckiego. Historia podziemi bardzo ważna, bo przecież tutaj Piastowie, król Stanisław August Poniatowski, prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, jak wspominałem, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, czy generał Kazimierz Sosnkowski, wielcy pisarze, laureaci Nagrody Nobla, tu Henryk Sienkiewicz, muzyki, mężowie stanu, Ignacy Jan Paderewski, czy grobowcy arcybiskupów warszawskich. I teraz właśnie pan prezydent Andrzej Duda oddaje im hołd, oddaje cześć, składając
wieńce na tych grobowcach, złożenie wiązanki kwiatów przez prezydenta, najpierw na grobie Ignacego Mościckiego i na grobie Ignacego Jana Paderewskiego. Następnie złożenie wiązanki kwiatów przez prezydenta Andrzeja Dudy na grobie Gabriela Narutowicza i pod tablicą Stanisława Wojciechowskiego. Dziś w archikatedrze warszawskiej wielka modlitwa. Modlitwa w intencji ojczyzny i prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z pewnością wielu z nas cieszy się z tego, że mamy prezydenta, który tak otwarcie też przyznaje się do wiary. Z pewnością my wspierać go powinniśmy naszą modlitwą i tak też dzisiaj czynimy. Teraz właśnie jest przed grobem Gabriela Narutowicza. Tutaj składa wiązankę. Cały czas jest w podziemiach Archikatedry Warszawskiej. Pan prezydent przeżegnał się. W tych wszystkich bardzo oficjalnych wydarzeniach od samego początku do końca będzie towarzyszyła panu prezydentowi pani Irena Lichnerowicz-Augustyn, która jest dyrektorem protokołu dyplomatycznego. Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, lata 1922-1926. Podziemia katedry, w tych podziemiach bardzo wielu świętych ludzi ważnych. Wspominałem o grobowcu arcybiskupów warszawskich. To tutaj pan prezydent uklęknął, modlił się za nich i razem z małżonką podchodzą w te miejsca, które pamiętają historię, do której my też przez dumę, przez patriotyzm chcemy się zawsze przyznawać, bo to też świadectwo tego, jakimi jesteśmy Polakami. Krypta Stanisława Augusta Poniatowskiego, krypta z XVII wieku, krypta Paźniewskiego, krypta arcybiskupów Wincentego Teofila Hościaka, Popiela, krypta arcybiskupów Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Wspomniałem o Henryku Sienkiewiczu, krypta Gabriela Narutowicza i krypta Pax Vobiscum Bene de Patria Meriti. Teraz pan prezydent uklęknął razem z małżonką przed głównym ołtarzem. Za chwilę w azyście wyjdzie głównymi drzwiami frontowymi z katedry, ale nim to uczyni, jeszcze na chwilę zatrzyma się ponieważ z tyłu katedry jest też, gdy przechodzi nawą główną, do kaplicy z sarkofagiem prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. W tym właśnie momencie razem z małżonką wchodzi do tej kaplicy i składa kolejną wiązankę jako wyraz czci i miłości, jako też przyznanie się do tego wszystkiego, co sobą prezentował wielki prymas tysiąclecia. Amen.
tym właśnie momencie pan prezydent Andrzej Duda z małżonką wyszedł z archikatedry świętego Jana Chrzciciela na ulicę Świętojańską i w szpalerze żołnierzy przejdzie w kierunku Zamku Królewskiego. Tam mają odbyć się kolejne ważne wydarzenia. To wszystko, co związane z inauguracją jego prezydentury, przekazanie insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Wielu z pewnością w tym momencie cieszy się, powiewają chorągiewki. To też dla słuchaczy Radia Maria, bo widzowie telewizji Trwam wszystko widzą, co dzieje się na Świętojańskiej, dawnej Grodzkiej w Warszawie. Już tylko kilkadziesiąt metrów dzieli pana prezydenta, który razem z małżonką udaje się do Zamku Królewskiego w Warszawie. Tradycja potwierdzona ustawą o orderach i odznaczeniach stanowi, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu swojego wyboru zostaje zaliczony w poczet kawalerów Orła Białego, zostaje oznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i staje się wielkim mistrzem obu orderów. Prezydent RP pan Andrzej Duda będzie 15. wielkim mistrzem orderów. Drodzy Państwo, zakończyła się msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta RP w szpalerze przygotowanym specjalnie na tę okazję, ustawionym między katedrą a zamkiem w Warszawie. Prezydent wkroczył już na dziedziniec zamku. Za chwilę nastąpi przejście przez dziedziniec do wieży Władysławowskiej i powitanie prezydenta pana Andrzeja Dudy i małżonki przez dyrektora Zamku Królewskiego, profesora Andrzeja Rotermunda i przejście do pokoju zielonego. Tam przewidziano chwilę dla pary prezydenckiej, czas do własnej dyspozycji, nim rozpoczną się te główne uroczystości przewidziane w sali wielkiej, gdzie oczekują członkowie kapituły obu orderów oraz damy i kawalerowie Orderu Orła Białego, eksponowanego insygnia Orderu Orła Białego, tu łańcuch i miecz. W sali wielkiej Zamku Królewskiego wyeksponowane są insygnia Orderu Orła Białego, miecz, który służył do pasowania na kawalera, i łańcuch wielkiego mistrza, noszący tradycyjnie nazwę klejnotu Rzeczypospolitej. Zarówno miecz, jak i łańcuch Orderu Orła Białego zostały wykonane według projektu Efraima Schregera w 1764 roku na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A my słyszymy cały czas to echo, które dociera do nas, bo na dziedzińcu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie wokół Zygmunta, wielu kolumny Zygmunta, wielu nie tylko pewnie warszawiaków, bo ludzie, którzy gdzieś też, których spotykałem, mówili skąd są, że przecież przyjechała Polonia i ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z różnych stron Europy, świata. Wielu Polaków cieszy się i przybyło specjalnie na te uroczystości dzisiaj do Warszawy. Pan prezydent przemierzał posadzkę, krocząc w te bardzo ważne miejsca dla nas. Myślimy o katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. I piękne słowa kiedyś powiedział Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia: gdy wchodzisz w progi katedry, stąpaj ze czcią, bo idziesz po ofiarnej krwi rodaków, i wracaj do pracy, gotów naśladować najlepszych synów Polski. I w tą drogę też wybrał się prezydent Andrzej Duda. Wybierzmy się
i my, współpracując z Nim, przed nami jeszcze przecież tyle ważnych decyzji i wybory parlamentarne, to też moment, w którym my musimy być świadomi tego, czego tak naprawdę chcemy w naszej ojczyźnie, po jakiej stronie się opowiadamy. Drodzy Państwo, z pewnością za kilkanaście minut wrócimy z powrotem do Warszawy. Będziemy chcieli właśnie te uroczystości związane z inauguracją prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy transmitować i o godzinie 14, więc mam nadzieję, że chwilę przed 14 połączymy się, bo nastąpi przekazanie insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. To będzie miało miejsce wszystko w sali Wielkiej Zamku Królewskiego, gdzie, jak wspominałem, te właśnie insygnia są wyeksponowane. Tam też zgromadzeni są wszyscy, którzy będą podczas tej uroczystości panu prezydentowi towarzyszyli. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo, za wspólną modlitwę. Cieszymy się bardzo, że w takim wydarzeniu możemy uczestniczyć. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Warszawy słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Pozdrawiamy i proszę Państwa, do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.